Witam Państwa, Wioletta Łychtańska-Błaszczak. Zaczynamy aktualności ratajskie. 99. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ratajach. Są środki na przebudowę Ronda Rataje. Poznania ma 110 lat. Zapraszam. Setna rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego dopiero za rok, ale mieszkańcy Rataj pamięć tego zwycięskiego zrywu hucznie obchodzą co roku. Zobaczmy, jak było tym razem. Tak 99. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego uczcili na rondzie Rataje kibice Lecha Poznań. A tak ratajscy harcerze. Można powiedzieć, że w jednym i drugim wypadku było wystrzałowo. Zuchy i harcerze z Rataj spotkali się w strzelnicy sportowej na osiedlu Powstań Narodowych, by jak co roku wziąć udział w turnieju strzeleckim mającym uczcić wydarzenia z 1918 roku. Tym razem do turnieju stanęła 18 skautów, a oprócz nich za broń chwycili także ich rodzice i dziadkowie. Harcerze z Rataj uczcili pamięć powstańców wielkopolskich nie tylko w ten sposób. Po południu w dniu rocznicy uroczysty apel poległych odbył się pod pomnikiem harcerza na Malcie. Są pieniądze na przebudowę Ronda Rataje. Dofinansowanie wynosi 107 milionów złotych i stanowi 70% kosztów. Nowe rondo ma być gotowe w 2020 roku. W piątek 29 grudnia przedstawiciele miasta podpisali umowę na dofinansowanie przebudowy Ronda Rataje. Wysokość unijnej dopłaty to 107 milionów złotych, a cały koszt szacowany jest na ponad 150 milionów. W ramach przebudowy na rondzie mają pojawić się wspólne przystanki autobusowo-tramwajowe. Poszerzone mają zostać również dojazdy do ronda, przez które prowadzić będą buspasy. Projekt przewiduje także pracę na dworcu autobusowym. Będzie to remont nawierzchni placu manewrowego i platform przystankowych. Pojawić mają się dodatkowe udogodnienia dla niepełnosprawnych. Wybudowane zostaną nowe ścieżki rowerowe oraz parking buforowy. Dodatkowo ustawionych zostanie 13 tablic systemu dynamicznej informacji pasażerskiej. W ramach inwestycji Poznań zakupi 15 autobusów elektrycznych. Estakada katowicka już została przebudowana, ale w złym stanie technicznym jest kolejny tego typu obiekt. Tym razem chodzi o wiadukt nad trasą katowicką w ciągu ulicy Kurlandzkiej. Wiadukt nad trasą katowicką pomiędzy osiedlem Orła Białego i Czecha został wybudowany w latach 70., tak jak estakada katowicka. I tak samo musi zostać teraz przebudowany. Miasto właśnie tworzy pierwsze koncepcje przebudowy. W ramach tej inwestycji planowane jest poszerzenie jezdni na tym wiadukcie, odseparowanie też ruchu rowerowego, który obecnie odbywa się na zasadach ogólnych. W ramach tego projektu jest zaproponowane, aby droga rowerowa biegła sobie osobno obok chodnika i aby było to bezpieczne. Ale w ramach tej inwestycji mają nastąpić zmiany również na dwóch skrzyżowaniach z obu stron wiaduktu. Chodzi o skrzyżowanie ulicy Kurlandzkiej z Wiatraczną oraz Wiatracznej z Bobrzańską. Możliwości są dwie, albo przebudowa ulic w takim układzie, w jakim obecnie istnieją, tylko z dodaniem osobnych lewoskrętów i dróg rowerowych, albo utworzenie rond. Po obu stronach tego wiaduktu powstałyby wówczas ronda też tak dostosowana, aby ten ruch odbywał się tam bezpiecznie zarówno pieszych, jak i kierowców samochodów, jak i rowerzystów. Swoje zdanie o tym, jakie rozwiązanie wybrać, będą mogli wypowiedzieć mieszkańcy Rataj. Od 4 stycznia można wysyłać do Zarządu Dróg Miejskich swoje uwagi, pisząc na adres poczty elektronicznej kurlandzka@zdm.poznań.pl. Sugestie mieszkańców będą zbierane do 18 stycznia, ale w międzyczasie odbędzie się również spotkanie z mieszkańcami. Tam przedstawimy szczegółowo tą koncepcję, będzie można zadać pytania, wszystkie wątpliwości rozwijemy, ale tak naprawdę też chcemy mieszkańcom pokazać te dwa warianty rozwiązań, jeśli chodzi o same skrzyżowania. Czy mają być to takie skrzyżowania skanalizowane, czy mają to być może ronda. I chcemy zapytać mieszkańców, który wariant ich zdaniem jest właściwy, odpowiedni, lepszy. Spotkanie odbędzie się 11 stycznia o godzinie 17 w Szkole Podstawowej nr 64 na osiedlu Orła Białego. Rezydenci protestują w całym kraju, ale echa tego protestu słychać także na Ratajach. 30 lekarzy ze Szwajcarskiej nie podpisze klauzuli opt-out.
W całym kraju trwa protest. Lekarze rezydentów domagają się wzrostu wynagrodzeń i wypowiadają klauzulę opt-out. Dzieje się to w placówkach na terenie całego kraju, w szpitalu na Szwajcarskiej również. 70 rezydentów pracuje w naszym szpitalu, 30 osób podpisało deklarację solidarnościową z rezydentami w całej Polsce i to znaczy, że te osoby nie podejmą opt-outu od obecnego roku, od 2018, natomiast te osoby nie pracowały w ramach opt-outu, czyli jak powiedziałem, ta deklaracja ma charakter solidarności z ogólnopolskim protestem rezydentów. Klauzula opt-out oznacza dobrowolną zgodę lekarza na pracę powyżej 48 godzin tygodniowo. Dzięki tej umowie szpitale są w stanie zapewnić całodobową opiekę pacjentom. Lekarzy jest po prostu za mało. Zdaniem rzecznika szpitala Strusia jest to problem systemowy. Ministerstwo Zdrowia wykorzystywało ten opt-out w takim zakresie, żeby de facto ograniczać płace lekarzy, zwiększać ich czas pracy. To powoduje przemęczenie lekarzy. Protest rezydentów z całą pewnością ma swoje uzasadnienie. Jest walką nie tylko o prawa lekarzy, ale o dobro pacjenta. Protest zdaniem administracji szpitala Strusia nie wpłynie na funkcjonowanie ratajskiej lecznicy. Przed świętami na klatkach schodowych mieszkańcy osiedla Piastowskiego mogli znaleźć komunikat kierownictwa osiedla o planowanej wycince 18 drzew. Drzewa, które administracja chce wyciąć, rosną na terenie całego osiedla, a o wyjaśnienie powodów wycinki zwróciliśmy się do spółdzielni. Mówimy tutaj głównie o egzemplarzach zamierających lub całkowicie obumarłych, o egzemplarzach pochylonych, chorych, zdeformowanych, wypruchniałych lub w inny sposób stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa osób oraz mienia. Drzewa, które spółdzielnia zamierza wyciąć, mieszkańcy mogą rozpoznać po pomarańczowych numerach, które zostały namalowane na pniach. Wycinka zostanie przeprowadzona po uzyskaniu zezwolenia z Urzędu Miasta, a w miejsce usuniętych drzew pojawią się nowe. Drzewa będą się pojawiały w różnych miejscach, staramy się kompensować w miarę najbliżej w stosunku do wycinki. Uwagi w sprawie wycinki mieszkańcy mogą składać w kierownictwie osiedla Piastowskiego do 22 stycznia. Na ratajach już pojawiły się nowe pojemniki na śmieci biodegradowalne. Takie odpady to te, które ulegają rozkładowi tlenowemu i beztlenowemu przy użyciu mikroorganizmów. Do brązowych pojemników wrzucamy rozdrobnione gałęzie i krzewy, liście, kwiaty i skoszoną trawę, trociny i korę drzew, resztki żywności bez mięsa, obierki z owoców i warzyw, przeterminowane owoce i warzywa, skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie. Nie należy do nich wrzucać mięsa, kości, odchodów zwierząt, ziemi, kamieni, popiołu. Najstarszy w naszym mieście klub sportowy, czyli Poznania, obchodził swój jubileusz. Przystań Poznania jest bardzo ważną jego częścią. O szczegółach już teraz. Klub sportowy Poznania ma 110 lat i jest najstarszy w Poznaniu. W latach 1907-1912 nosił nazwę Normania. Początkowo jego zawodnicy grali w piłkę nożną. Później Poznania ewoluowała. Ona szukała drogi gdzie indziej, w siatkówce i piłce ręcznej. No ale skupiła się tak naprawdę i największe sukcesy osiągnęła w sportach wodnych. Trenowały tu m.in. medalistki olimpijskie Izabela Dylewska i Aneta Konieczna, a obecnie mistrz Polski w wioślarstwie Wiktor Habel, którego złapaliśmy na treningu. To jest najlepszy klub w Poznaniu. Nie tylko jeśli chodzi o warunki bytowe, jakie tutaj są stworzone dla zawodników, ale przede wszystkim osiągnięcia, jakie zawodnicy osiągają na arenie międzynarodowej i krajowej. W klasyfikacjach punktowych nasz klub jest zawsze na pierwszym miejscu w Wielkopolsce, więc myślę w czołówce w Polsce, drugie, trzecie miejsce, więc myślę, że to na pewno jest prestiż. Zawodnicy trenują w 10 sekcjach: Kanadyjkarzy, kajakarzy, wioślarzy, sekcji pływackiej, rugby, motorowodniaków, żeglarskiej, piłki ręcznej, tenisa ziemnego i triatlonu. Do swojej dyspozycji mają ponad 50-letnie obiekty przy ulicy Słowiańskiej, w tym dwa boiska, basen i halę sportową oraz przystań Poznania na ratajach. Wierzymy w to, że Poznania ma przyszłość przed sobą i tylko prosimy lokalne władze, miejskie władze, żeby nie przeszkadzały. Róbcie to, co robiliście dotychczas, naprawdę nie przeszkadzajcie nam działać, to my na pewno
spowodujemy, żeby być zadowoleni wy jako władze, a przede wszystkim mieszkańcy Poznania i Wielkopolski z sukcesów zawodników Klubu Sportowego Poznania. Z tym klubem swoją przyszłość wiąże wiele osób. Skupia on ponad 800 sportowców, z których 90% to młodzi zawodnicy. Zbliża się kolejny finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To wielkie wydarzenie tradycyjnie będzie miało swoją odsłonę również w naszej dzielnicy. W niedzielę o godzinie 15 w Domu Kultury Jędruś na osiedlu Armii Krajowej odbędzie się ratajski finał. Swoje koncerty zagrają sekcje artystyczne domów kultury. Będzie można obejrzeć również występy przygotowane przez dzieci z ratajskich szkół i przedszkoli. O godzinie 18 odbędzie się licytacja przedmiotów, a o 20 tradycyjne światełko do nieba z dachu Jędrusia. Jednocześnie już od godziny 8 rano na całych ratajach będzie można spotkać wolontariuszy zbierających pieniądze do puszek. Wielka orkiestra zagra również w Galerii Malta, chociaż tam akurat powiosłuje. Już po raz kolejny w Malcie odbędzie się konkurs wiosłowania na ergometrach. Będzie to próba pobicia rekordów ilości osób, które w ciągu 10 godzin przepłyną na urządzeniu 500 metrów. W akcji w tym samym czasie będą brać udział również mieszkańcy innych miast. Początek o godzinie 9. W tym roku Wielka Orkiestra gra dla noworodków. Pieniądze ze zbiórki przeznaczone zostaną na doposażenie oddziałów neonatologicznych w szpitalach. Będą to stanowiska do resuscytacji noworodków, nowoczesne inkubatory, aparaty do nieinwazyjnego wspomagania oddychania, pompy infuzyjne, a także sprzęt diagnostyczny. Ja nie jestem przeciwnikiem samochodów. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak spotka się z mieszkańcami osiedla Antoninek, Zieliniec, Kobyle Pole. Na temat ich problemów porozmawia we wtorek 16 stycznia w szkole podstawowej nr 55 na ulicy Szpaków 1. Spotkanie ogólne z mieszkańcami rozpocznie się o godzinie 18, a od godziny 19.15 prezydent będzie prowadził rozmowy indywidualne. Zapisy od godziny 18. Na temat szczegółów spotkania informacje można uzyskać pod numerem telefonu 61 878 1503. To już wszystko w tych aktualnościach ratajskich. Kolejne premierowe wydanie już 11 stycznia, jak zwykle w czwartek o godzinie 16.30. Życzę miłego tygodnia i do zobaczenia.